piosenka To jest czas jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ kiedy pisałem ten tekst i tą pieśń, to śpiewałem te słowa trochę przez wiarę, ponieważ wiedziałem, że Jezus nie jest tak w praktyce patrząc pierwszą rzeczą w moim życiu, albo może nie jest wszystkim, co mi jest potrzebne, ale wiedziałem, że chcę, żeby tak było. I ja w tym czasie, kiedy pisałem ten tekst, zmagałem się z różnymi uzależnieniami, z problemami emocjonalnymi, psychicznymi, jakimiś rzeczami w relacjach i tak dalej, i tak dalej. I ta pieśń była po prostu moją modlitwą, moim wyznaniem tego, że Jezus jest wszystkim, czego mi potrzeba, że On sam mi wystarcza. I w miarę jak zacząłem modlić się tą pieśnią, to też ten proces mojego uzdrowienia postępował. I zobaczyłem w czasie po napisaniu tej pieśni, że Bóg naprawdę zabrał różne takie rzeczy, różne zniewolenia, różne uzależnienia, uzdrowił mnie z wielu rzeczy, które wydawało mi się, że zostaną ze mną na zawsze, albo chociaż na długie lata. A Bóg to wszystko zabrał naprawdę w krótkim czasie i sprawił, że ja już nie żyję z takim ciężarem tej przeszłości i naprawdę mogę powiedzieć, że On sam wystarczy. Że jeśli masz tylko Boga w jakimś momencie, to naprawdę masz wszystko, czego Ci potrzeba. I też dzieląc się tą pieśnią z ludźmi, bardzo, bardzo cieszę się tym, że początek tej pieśni jest taki charakterystyczny. To nie są typowe słowa, które się śpiewa w uwielbieniu, czyli to jest czas, by przestać już narzekać. Takie bardzo dosłowne. I podoba mi się to, że kiedy zaczynamy śpiewać tą pieśń, to ludzie tak troszkę się przebudzają. Jest coś charakterystycznego, co sprawia, że wybijasz się z takiego zamyślenia. O to mi chodziło, żeby właśnie ta pieśń trochę tak odświeżała twoją głowę w uwielbieniu, żeby to był taki moment, kiedy ty na nowo zaczynasz tak myśleć o tym, co śpiewasz. I myślę, że udało się to osiągnąć w tym tekście. I bardzo ważne w tej pieśni jest to, że nieważne jaka jest twoja sytuacja dzisiaj, w jakim jesteś problemie, w jakim jesteś konflikcie, może w jakimś niedostatku, możesz uwielbiać Boga i dziękować Mu za rozwiązanie tej sytuacji już dzisiaj, nawet zanim to się wydarzy, ponieważ Bóg wszystkie rozwiązania, zasoby, wszystkie cuda, które mają się wydarzyć, On już je ma i On czeka na właściwy moment, żeby je uwolnić w twoim życiu. Więc ty możesz po prostu Mu ufać, że jest dobry i czekając na te sytuacje, na te przełomy, już Go uwielbiać. Bo wiesz, że On cię nie zawiedzie, wiesz, że On jest wszystkim, czego ci potrzeba. Wiesz, że On jest dobry i wylewa na ciebie swoją łaskę, tak jak deszcz, tak jak tam jest w jednej z części. Także to jest pieśń dla każdego, na każdy czas, na każdy okres życia.